To przejdźmy w takim razie do rankingu obrońców. Najpierw zobaczymy sobie, nie wiem, czy środkowych, czy bocznych, bo akurat trochę o nich rozmawialiśmy, także najpierw będzie środek obrony. No i tutaj chyba, panowie, wielkiego zaskoczenia nie ma, że wygrywa Ivan Runie, nasz też niedawny gość, bo to jest człowiek, który no, już od jakiegoś dłuższego czasu jest na wysokim poziomie. Myślę sobie, że pozycja Jakuba Czerwińskiego to jest dobry przykład na to, że te noty są potrzebne, bo jakbyśmy dzisiaj zapytali o trzech najlepszych środkowych obrońców w lidze, to nie wiem, czy akurat nazwisko Czerwińskiego przyszłoby nam tak szybko do głowy. Natomiast to pokazuje, jaką on miał bardzo dobrą rundę po prostu za sobą. On grał w każdym meczu praktycznie na równym, wysokim poziomie. Tak, ale z drugiej strony, jakbyś tak spojrzał, wypada Glik, zastanawiamy się, kto by tak z polskiej ekstraklasy w dzisiejszej formie mógł skoczyć do tej reprezentacji. Oczywiście tu ta strona mentalna trochę hamuje Czerwińskiego, bo był w dużym klubie, nie przebił się, wiadomo jaka była sytuacja w Legii, to gdzieś może go delikatnie stopować, ale na to, jak gra Piast, to ja myślę, że Czerwiński ma ogromny wpływ w tym sezonie i rundzie i to jest lider pełną gębą. Mówisz o chociaż to spotkanie akurat miał słabsze. Okej, okay, mówisz o kadrze, no to ja sprawdziłem. Powoływany do reprezentacji już Adam Dźwigała miał noty 4,8, a Artur Jędrzejczyk 5,2. To było bez uwzględnienia tych dzisiejszego meczu. W przypadku Dźwigały też bez uwzględnienia tego wczorajszego meczu. No ale to są no, dużo, dużo niższe noty niż to, co widzimy tutaj. A też musimy pamiętać, że na początku Jędrzejczyk nie grał. No właśnie. Jak grał, to grał na bo jakby potem przesunięty tylko do środka za i mi się wydaje, że na dziś dobrze. To jest dla niego akurat najlepsze miejsce na boisku. I za chwilę jeszcze spojrzymy na bocznych obrońców, czyli na tych, o których wspominał Lukasz, że to jest jedno z jego zadań. I tutaj numerem jeden jest twój kolega z drużyny, Mladenowicz. Jak ta współpraca wygląda? Już paru tych lewych obrońców przerobiłeś, można powiedzieć, w Lechii Gdańsk, bo staż masz dosyć duży, jak na swój młody wiek, 22 lata, 4 sezony w Gdańsku. Łatwo jest się z Filipem dogadać, czy cały czas jesteście na etapie docierania się? Nie, no dogaduję się z nim jakby w jego rodnim języku, czyli po serbsku się dogadujemy. A ja mówię na boisku, jak się dogadujecie. No, tak po serbsku. Tak? Po serbsku się musimy dogadać, bo jakby nie była komunikacja, to by było niedobrze po tej lewej naszej stronie, czyli na boisku się dogadujemy dobrze, cały czas trenujemy jakby razem na treningach i to jest też ważne, bo innym by było, jakbyśmy byli ciągle jeden tam, drugi tam i potem byśmy mieli grać razem, to też by była ta komunikacja. Ale zawsze wiem, że jak tutaj było wspominane, że jak dostanę ja piłkę do środka, to wiem, że Filip zawsze mnie biegnie po tej stronie. No już jest na mnie, czy będę mu grał piłkę przez środek, czy przez linię. No. Na razie to wychodzi. No to jeszcze zwróćcie uwagę, tak, z tych pięciu najwyżej ocenianych zawodników, czterech lewych obrońców, tylko jeden prawy i to jest właśnie Bartosz Rymaniak. Natomiast no jeżeli na czterech najlepszych lewych obrońców w lidze mamy czterech obcokrajowców, no to mamy doskonały dowód na te problemy, z którymi zmaga się Jerzy Brzęczek. Dlatego są powołania dla Matyni, dlatego dla Pietrzaka i chyba Pietrzak, z tego co sprawdziłem, Pietrzak ma z Polaków najwyższą ocenę, to jest 5,6, na drugim miejscu właśnie jest Matynia, 5,4. To dodałbym jeszcze kolejnego obcokrajowca, Kostewicz. To jest też piłkarz, który w tej piątce u mnie by się znalazł. Mhm.